Cześć! Dziś opowiem o bardzo krótkiej, ale bardzo istotnej kwestii gramatycznej, bo mamy niedzielę gramatyczną, która przyda Ci się w najbliższym czasie. To sytuacja, w której mówimy o kimś używając słowa they albo them, w zależności od konstrukcji, czyli chodzi o zaimki. I wynika to z kwestii gramatycznej, to nie są żadne kwestie kulturowe, żadna nowomowa, to wynika z angielskiej gramatyki. Ale najpierw taka sytuacja, wyobraź sobie, że rozmawiamy w języku polskim. Ja mówię do ciebie tak, wiesz co, wezmę na imprezę znajomego, bo ty organizujesz imprezę, ja mówię, wezmę na imprezę znajomego. A ty mówisz, jasne, weź go, automatycznie, weź go, bo ty wiesz, że ten znajomy to prawdopodobnie mężczyzna, bo mówię znajomego, inaczej bym powiedział wezmę znajomą. Wtedy być może odpowiesz weź ją, ewentualnie nie bierz jej. No a teraz spróbujmy tę sytuację analogicznie wyobrazić sobie w języku angielskim. Mówię do ciebie tak. I will bring a friend to the party. I ty zakładając, że jesteś happy about that, you can answer... No właśnie, co mi odpowiesz? Jeżeli jesteś osobą początkującą, czy być może jeszcze tego nie wiesz, to prawdopodobnie gdzieś tak z automatu powiesz take him albo bring him. Sure, bring him. No a ja mówiąc I'll bring a friend, to ten friend, jak wiesz, to nie musi być wcale mężczyzna. So you should respond, bring them. Czyli weź ich, dosłownie. Yeah, sure, you can bring them. Ja będąc początkującym w angielskim, pewnie też bym był zdziwiony, mówiąc no, just one person, just one friend. Widzisz, byłoby tu pewne zamieszanie. Po prostu musisz wiedzieć, że jeżeli nie mamy pewności co do płci, czy ty chcesz wziąć a male friend or a female friend, to wtedy powiemy them. W angielskim ma to nawet swoją nazwę jako singular they, czyli jakby pojedyncze oni. Tak więc jeszcze raz podsumowując, jeżeli nie masz pewności co do płci osoby, o której jest mowa, czy która występuje gdzieś w twojej dyskusji, w waszej dyskusji z twoim rozmówcą, to wtedy z automatu jakby mówisz oni, ich. Można by oczywiście też powiedzieć bring him or her. Bring him or her. Czyli weź jego lub ją. I to też będzie jak najbardziej normalne. Bo z góry nie zakładamy, że to jest albo on, a friend to nie musi być zawsze mężczyzna. A teraz inna sytuacja. Będzie nawet podwójny kombos, jeżeli nie mamy pewności co do płci. Wyobraź sobie, że ktoś zostawił w jakiejś kawiarni parasol. Leży sobie parasolka, tak? Parasol czy parasolka, jaka jest różnica? To w języku polskim powiedzielibyśmy na przykład tak. O, ktoś zostawił parasol. Ciekawe, czy po to wróci. Tutaj nie było nawet takiego konkretnego nakreślenia, że ciekawe, czy on po to wróci. Mamy takie bezosobowe rozstrzygnięcie tego zdania. Natomiast w języku angielskim byłoby to dziwne dla osoby początkującej, bo prawdopodobnie padłoby tu coś w stylu someone left the umbrella in the cafe, in the restaurant, czy w jakimkolwiek innym miejscu, w którym się tam znajdujemy. So someone left the umbrella. I to the, ja to wypowiadam w taki sposób, jakby to było też the, takie tche, ponieważ tak samo wypowiadam the, over there i the, their car, czyli ich samochód. Amerykanin pewnie będzie wypowiadał coś w stylu there, więc to różnica między the i there. It's their dog. To będzie to trochę inaczej brzmieć, ale pamiętaj, że chodzi o to their, tak? Tak nie wypowiadamy. So someone left their umbrella in the cafe. I teraz druga część tego kombosu. I wonder if they will come back for it. So I wonder, zastanawiam się, if they, czy oni, ale tak naprawdę to jedna osoba prawdopodobnie zostawiła. A przynajmniej tak mi chodzi o to w zdaniu. I wonder if they will come back for it. Nawet jeżeli teraz jest to dla ciebie dziwne, to z czasem tak naprawdę ułatwi ci to sprawę, bo nie będzie się trzeba zastanawiać, czy to mężczyzna, czy to kobieta. Po prostu powiesz ich. Im oni. W sytuacji, gdy nie masz pewności, czy chodzi o mężczyznę, czy o kobietę. I jeszcze raz podkreślam, to nie ma nic wspólnego z jakimiś nowo przyjmowanymi zasadami. Nie, nic z tych rzeczy. 20, 30 i prawdopodobnie 50 lat temu też w taki sposób by powiedziano. Daj znać, czy było to dla ciebie czymś nowym, czy było to dla ciebie zaskoczeniem w sytuacji, w której dowiedziałeś lub dowiedziałaś się o tym. Widzisz, w języku polskim muszę być bardziej dyplomatyczny. Tymczasem pozdrawiam cię serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!